Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w najnowszym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie test nowej u mnie palety Pure Cosmetics, którą dostałam w prezencie od Minty Shop. Tam właśnie ją znajdziecie i wyszedł mi taki bardzo świąteczny makijaż. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wypadła jakościowo ta paleta, jak mi się z nią pracowało i czy warto ją kupić, to oczywiście zapraszam Was do dalszej części filmu. Zacznę sobie od makijażu oka, bo nie wiem, jak paleta się zachowuje, nie wiem, czy będzie się osypywać, więc wolę makijaż twarzy zrobić później. Paleta prezentuje się tak, mamy tutaj takie opakowanie. Z tyłu na kartoniku widać dokładnie, jakie w środku mamy kolory. Paleta prezentuje się tak, bardzo biżuteryjnie i bardzo fajnym pomysłem jest to, ona jest bardzo ciężka i dziwiłam się dlaczego. I fajnym pomysłem ze strony Pure Cosmetics jest to, że ta paleta ma stawiane lusterko, przy którym możemy się malować i to lusterko jest naprawdę dużych gabarytów, więc robimy sobie przy tym pełny make-up bez żadnego problemu. A w środku mamy taką kolorystykę cieni. I tutaj tu już jest wszystko przybrudzone, ponieważ to jest tylko i wyłącznie gąbka i kiedy ją wyciągamy, to mamy paletę magnetyczną, do której możemy włożyć jakiekolwiek cienie czy produkty do twarzy chcemy. Ja zacznę sobie makijaż od nałożenia bazy P. Louise, żeby było sprawiedliwie. Zacznę sobie od utworzenia załamania powieki tym jasnym, takim trochę ciepławym brązem, on nie jest neutralny ani chłodny. Pylą się te cienie. Już od razu po dotknięciu się pylą. Zobaczymy, jak to się będzie prezentować na oku. W sumie na dobrą sprawę można użyć jako chłodnego brązu tego bronzera tutaj. Może dlatego zrobili ciepły i chłodny. Teraz wezmę sobie coś ciemniejszego i tutaj poza tym czarnym, który ma super dużo drobinek, nie mam za bardzo wyboru i muszę wziąć ten ceglasty cień. To jest taki ceglasty brąz. Wydaje mi się, że on będzie bardzo ciepły, ale to się okaże zaraz. Również się dość mocno pyli. Ja sobie nim przyciemnię samo załamanie. Ale ładnie się w siebie łączą. Takie delikatne dotknięcie cienia wystarczy, bo on naprawdę się pyli. To nie jest nawet małe pylenie się, to jest spore pylenie się. I o dziwo, one w opakowaniu wyglądają na satynę, ale tutaj na oku wypadają dość matowo. Nie, blendują się całkiem spoko. Tutaj za bardzo nie mam możliwości rozblendowania tego dymku w górę, bo wszystkie jasne cienie są błyszczące i to takie mocno błyszczące. Także spróbuję złagodzić trochę to cieniowanie kremowym cieniem, który również jest taką delikatną satyną, ale się pyli. O kurczę, zobaczcie to. Jak śnieg. Nie, no to mi się nie podoba. To mi się nie podoba, a na pędzlu jest tyle produktu, że jak delikatnie strzepuję, to jest po prostu śnieg. Nie, 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 to mi się nie podoba. Pur nie tak powinno być. O ile paleta, jeżeli chodzi o opakowanie, mnie na tę chwilę super zachwyca, bo jest naprawdę solidna, bardzo ładnie wygląda, ma solidne, mocne, duże lusterko, które można postawić i to jest rewelacja. Tak, jeżeli chodzi o cienie, to na razie, no nie wiem. Spróbuję sobie teraz odciąć cut crease, bo mam pomysł na kształt makijażu. Dobrze, takie proste cut crease mam odcięte. Teraz wezmę sobie również cielisty cień, żeby pokryć sobie wewnętrzny kącik tego cut crease, żeby to już tutaj nie pracowało, żeby ta baza nie pracowała, żeby to było zmatowione jakby cieniem.
Nie używam tutaj niczego połyskującego, bo połysk będzie na kresce. Dobra, teraz jeszcze tym ceglastym cieniem wycieniuję sobie tutaj zewnętrzny kącik. Bardzo się pylą. Już dawno nie miałam cieni, które by się tak mocno pyliły, ale za to bardzo ładnie, bezproblemowo się blendują. To trzeba im przyznać. Teraz uwaga, zrobię sobie kreskę, ale za pomocą bazy P. Louise, bo to kreska będzie moją bazą pod cienie, za pomocą których to jakby zrobię ją, ale chcę, żeby była bardzo jasna, lepka baza, do której te cienie mi się mocniej przykleją i tym samym kreska będzie bardziej widoczna. Taką kreskę można zrobić również korektorem. I teraz, kiedy mam już taką podstawę kreski, bazę pod kreskę, będę sobie nakładać tą limonkę tutaj i ten zielony cień. Pół na pół, z przejściem kolorów na środku. Zaczynam od jasnego cienia. I następnie przechodzę do tego ciemnego zielonego. W sumie zastanawiam się, czy nie wykończyć tej kreski tym bordowym cieniem, żeby w ogóle było ciekawie. Dobra, na końcu damy ten bordowy cień, żeby było jeszcze ciekawiej. I zakończyłabym tutaj jakimś takim ciemnofioletowym, ale nie mam takiego cienia tutaj w kolekcji. Tym czarnym cieniem zaostrzę sobie kształt tej kreski. Spróbuję zrobić takie ciemniejsze zakończenie. Jeszcze spróbuję trochę zmoczyć pędzelek. Nałożyć to na mokro. Na mokro może trochę lepiej, ale dziwię się, że nałożone na kreskę są tak mało widoczne w sumie, bo jak nałożę sobie je jako swatche na palec, to kontrast pomiędzy tymi cieniami jest super widoczny, a tutaj na kresce tak jakby się to straciło. Zgubiło, straciło, to jest słowo po śląsku i zawsze osoby mnie pytają, o co mi chodzi. Jak nakładam sobie te cienie bezpośrednio, tak wbijając je w skórę, to one pod wpływem takiego zmiażdżenia tych drobinek, one ładnie wyglądają, tak bardzo metalicznie, ale nałożone pędzlem nie dają takiego mocnego efektu. Dobra, teraz już troszeczkę wiem, jak się z nimi pracuje, to spróbuję nałożyć od razu mokrym pędzlem. Kuleczkowym. Zaczynam od jasnego. Dobra, tutaj mamy trochę mocniejszy efekt. Teraz to kaki. Na mokro na pewno dają mocniejszy efekt, więc polecam Wam je kłaść na mokro, te metaliczne cienie. Na mokro dużo mocniejszy efekt. I teraz na koniec jeszcze czarny. Żeby tą kreskę tak jakby wykonturować.
Dobra, teraz jeszcze na mokro poprawię sobie drugie oko. Dobrze, teraz wyczyszczę sobie przestrzeń pod kreską. Wezmę sobie do tego patyczek, owinięty w chusteczkę mokrą. Przydałby mi się jeszcze kurczę, jakiś cień pośredni. Użyję tu po prostu takiego transparentnego różu, bo chcę to cieniowanie jeszcze lepiej tutaj rozetrzeć, zanim wezmę się za brwi. Buzia skończona, przypudrowana, brwi zaznaczone, więc teraz przejdę do bronzera i rozświetlacza. Zacznę od bronzera. Mój ulubiony pędzel do bronzera, czyli Hulu P70, i on jest dość malutki, ale dla mnie jest precyzyjny, a przy okazji na tyle puchaty, że fajnie to wszystko rozciera. Z bronzerem jest to samo. Pyli się bardzo i dość mało produktu zostaje na pędzlu. No nie wiem. Każde to jakby dotknięcie produktu coraz bardziej go pyli w opakowaniu, ale mało zostaje tego wszystkiego na pędzlu i to mi się nie podoba, kurczę. Naprawdę mi się nie podoba już. Tak ten bronzer wygląda po kilku dotknięciach, możecie zobaczyć. Tu się coraz bardziej pyli, a tego produktu nanosi się tak, no nie za fajnie na pędzel. Bronzer jest ładny. Ma ładny, neutralny kolor, nie za ciepły, nie za chłodny. Czasem jest tak, że kiedy paleta jest nowa, te pierwsze warstwy pylą się mocniej, a później kiedy paleta już się przyzwyczaja do tej jakby maczania w niej pędzli, to ona się tak już nie pyli i tutaj robi się coś takiego dziwnego właśnie, że on się coraz mniej pyli. Po czasie ten bronzer to jakby przyzwyczaił się do tego dotykania go pędzlem i zmienił troszeczkę swoją strukturę. Możecie zobaczyć, że tam gdzie dotykałam jest troszeczkę inny kolor. On się zrobił to jakby taki bardziej sprasowany w tym miejscu. Trochę się zbrylił. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jestem ciekawa rozświetlacza, bo jeżeli rozświetlacz będzie fajny, to będę zadowolona, a jeżeli będzie słaby, to się wkurzę. Spróbuję rozświetlacz nałożyć pędzelkiem typu paluch. Jest to M-Brush numer 15. Boję się trochę, że ten rozświetlacz będzie dla mnie za ciemny. Chociaż nie. Muszę zmienić pędzel na większy. No i dobra, jestem zadowolona. Rozświetlacz jest piękny. Jest złotawy, ale nie daje koloru, jak patrzę na wprost. Nie przyciemnia mi policzka. I ma przepiękną formułę, przepiękne wykończenie. Dobra. Z rozświetlacza się cieszę. Również się pyli. Niestety. Ale efekt jest bardzo ładny. Policzek z tym rozświetlaczem wygląda obłędnie. Przynajmniej w kamerze to wygląda obłędnie. Dodam tutaj troszeczkę różu, bo ja bez różu jestem jak bez rąk. Czyli Wings of Color numer 04. W sumie na ten sam pędzelek. Troszeczkę pomiędzy bronzerem i rozświetlaczem. I
teraz chciałabym dokończyć powiekę dolną i chyba po prostu ją zaznaczę troszeczkę może chłodnym brązem, żeby nie było już tak ciepło w tych makijażach. O, strasznie się pyli, strasznie. Nie chcę tej powieki mocno zaznaczać, żeby tutaj akcentem była kreska. Dojdą jeszcze rzęsy, że to wszystko fajnie wypełni. Więc zaznaczam tylko i wyłącznie zewnętrzny kącik, mniej więcej zacieram do połowy. Jeszcze mogę odrobinkę czarnego cienia troszeczkę w zewnętrzny kącik, żeby tą kreskę połączyć z dołem. Teraz dokleję rzęsy sminko, chyba zdecyduję się na model idealny. O, jest naprawdę idealny, przepiękny. I oczywiście dokleję je od spodu. A jeszcze trik do obcinania rzęs, fajnie sprawdzają się cążki do skórek, bo tutaj dokładnie, bardzo precyzyjnie możecie odciąć idealnie w miejscu, w którym chcecie. A czasem nożyczki są na tyle grube, że dotkniecie po prostu kępkę za dużo. Także polecam cążki. Rzęsy doklejone, dolne wytuszowane, na usta nałożyłam czerwoną pomadkę, bo uznałam, że z czerwoną pomadką będzie świątecznie, a oko nie jest na tyle mocne, że można sobie jeszcze pozwolić na czerwone usta. Jest to czerwona pomadka z Tuna Fenty, jedna z moich ulubionych i kocham ją za to, że po pierwsze ona bardzo mocno wybiela zęby, ja normalnie nie mam takich białych zębów. A kolejna sprawa jest taka, że ona ma matowe wykończenie, ale ona się delikatnie błyszczy. Ona nie jest taka sucha jak większość pomadek i przez to jest super komfortowa na ustach i dodatkowo jest trwała. Także bardzo Wam ją polecam, w szczególności na święta, jeżeli chcecie postawić na czerwone usta, będzie idealna. I tak prezentuje się gotowy look. Rzęsy doklejone od spodu fajnie dopełniły tę kreskę, bo gdyby były klejone od góry, to już by ją zakryły, a że są od spodu, to jej nie przykrywają i to fajnie ze sobą współgra i fajnie to wszystko tak się dopieściło przez te rzęsy. Ostatecznie makijaż wyszedł bardzo ładnie. Jaka jest moja opinia na temat tej palety? Opakowanie mega, mega solidnie wykonane. Pomysł z stawianym lusterkiem, dzięki czemu możemy się pomalować wszędzie i w każdych warunkach, jest super trafionym pomysłem. A jeżeli chodzi o środek, to te cienie są specyficzne. Nie miałam jeszcze nigdy takiej formuły. Bardzo się pylą, to Was muszę uprzedzić. One pod palcem są takie satynowe, ale na skórze wyglądają matowo. Maty przepięknie się blendują. Tutaj nie miałam żadnych problemów ze zrobieniem ładnego przejścia koloru. Te metaliczne cienie są bardzo ładne, kiedy je splaszczymy palcem, więc wydaje mi się, że palcem nałożone na całą powiekę dają efekt wow. Natomiast na kresce ja im dzisiaj zrobiłam taką mocniejszą szkołę. Dały radę, ostatecznie makijaż wyszedł bardzo ładnie, ale nakładałam je na mokro. Jeżeli chodzi o bronzer, rozświetlacz jest przepiękny na skórze, też trochę się pyli, ale temu wybaczam. Bronzer również się pyli, ale na skórze również jest ładny, także trzeba się nauczyć z tymi cieniami pracować. Jest to trochę inna formulacja niż większość moich cieni, ale ostatecznie efekt mi się bardzo podoba. Bardzo ładnie to wyszło i wydaje mi się, że jak wyczuję tą formułę, to każdy kolejny makijaż będzie coraz bardziej dopracowany przez to, że dzisiaj jakby zaczynałam pracę z tą konsystencją. Ale ogólnie nie wiem, czy jest to paleta, którą musicie mieć kolorystycznie, jeżeli chodzi o cienie, bo dodałabym tutaj coś, czym mogłabym jeszcze wycieniować ten dymek nad załamaniem. Dodałabym tu czarny albo jakiś ciemny cień bez drobinek, bo ten jest bardzo mocno drobinkowy. Możecie tutaj zobaczyć, że tu są same drobinki praktycznie. No ale po to właśnie ta paleta jest, po to jest tak stworzona, żeby dołożyć tutaj jeszcze jakieś cienie, które mamy sprawdzone i możemy ją tak jakby urozmaicić o swoje sprawdzone rzeczy. Także pomysł na paletę jest ogólnie bardzo fajny i wydaje mi się, że jest to taka fajna paleta, która sprawdziłaby się na prezent, bo wizualnie jest przepiękna.
solidnie wykonana i na pewno ucieszy każdą użytkowniczkę. Dodatkowo jest do dopracowania, bo możemy tutaj włożyć jeszcze bardzo dużo produktów, bo jak pozbieramy to w jedno miejsce, to jeszcze dużo się tutaj zmieści. Ja bym na pewno tutaj wcisnęła od razu turbo pigmenty, jakiś biały cień, jakiś czarny cień, albo ciemny brąz. No, ostatecznie bardzo ciekawa paleta. Może nie było to najpiękniejsze, najcudowniejsze pierwsze wrażenie wow, bo no sami widzieliście, że musiałam się trochę tych cieni nauczyć, ale ostatecznie moim zdaniem jest bardzo ładnie. Uwaga, znalazłam jeszcze jedno zastosowanie tej palety, bo to jest w ogóle śmieszne. Kiedy robicie sobie zdjęcia po wykonaniu makijażu tą paletą, to możecie jeszcze sobie odbić nią światło, bo ona jest tak błyszcząca, że zachowuje się jak blenda. Taram! I to tyle na dziś z mojej strony. Mam nadzieję, że tutorial Wam się spodobał. Pamiętajcie, że ten makijaż z kreską na korektorze możecie zrobić na różne sposoby, cieniami jakie macie. Możecie nałożyć jednokolorowy, nie wiem, jakiś metaliczny cień. Możecie zrobić neonową kreskę. Możecie zrobić cielistą kreskę. Możecie tutaj kombinować na mnóstwo sposobów i do tego Was zachęcam. Ja sama zrobię chyba jeszcze jakiś inny makijaż w innej kolorystyce na tej korektorowej kresce, także bardzo dziękuję za dziś, dajcie znać, jak podoba Wam się paleta i widzimy się, mam nadzieję, następnym razem. Buziaki, trzymajcie się, pa!